Hejka, witam. Jesteśmy w kopalni w Zabrzu Guido. Cała ekipa już czeka. Pan kierowca będzie nas pilnował. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, idziemy teraz do kopalni. Zobaczcie. Nasza polska brygada. Gdzie jest tutaj Michał? No i lecimy w dół. Lecimy w dół, zjeżdżamy teraz bardzo głęboko do centrum ziemi. Słuchajcie, jedziemy w dół, nie wiem co się dzieje. Jest nas 9, gdzie utknęliśmy. Będzie tragedia. Do zobaczenia później. Jedziemy już, jesteśmy 320 metrów pod ziemią. Albo 300. Chyba 300. Tak? 320 metrów. Jankowi przebiło bębenki. Janek, Janek. Zobacz, czy nie słyszymy. Janek. Janek. Dajemy radę. Słuchajcie, jesteśmy 320 metrów pod ziemią. Jankowi pierdzielnęły bąbelki. Bąbelki. Słuchajcie, jesteśmy 320 metrów pod ziemią. Jankowi pierdzielnęły bębenki. Idziemy dalej teraz. Podobno dwie ostatnie drużyny zginęły tutaj. Być może nam, Polakom, pierwszym się uda. Na razie. Słuchajcie, jesteśmy pod ziemią, bardzo głęboko teraz. Dzień dobry. Dzień dobry, tu panie przechodzą. A my idziemy totalnie w dół teraz. Patrzcie, Oli, nie wiem, czy cię będzie widać. Nie, słabo widać. Słuchajcie, chyba skończyliśmy nagrania. Janek gdzieś zniknął, nie ma go. Walnął głową. Mamy tylko Michała. Mamy go. A kurwa, jest Janek! Wszyscy jesteśmy, nagraliśmy właśnie. I zobaczycie to niebawem. Podejrzewam za kilka dni. Kiedyś w kopalniach, nie wiem czy wiecie, to przy nagrywkach się dowiedzieliśmy. Były konie, które tutaj były znoszone na takich pasach. I te konie pracowały w tych kopalniach aż do swojej śmierci. To był mega dzień, mega nagrywanie. No i widzę was wkrótce, widzę się z wami wkrótce, na razie. Z mojej perspektywy poznałem Oliego, Michała, Wojtka i Janka, tak naprawdę, nie tylko w grze. Dla mnie to było całkiem fajne przeżycie. Poznałem również tych ludzi, co prowadzą show, takiego jak na przykład Carbonafina lub Itsu, który tutaj zaraz będziecie widzieć. Jako team mieliśmy swój niezapomniany czas, przeżywaliśmy te wszystkie historie zascenowe, make-upy, ćwiczenie wchodzenia i tak dalej, których nawet w życiu się nie spodziewaliśmy, że coś takiego będzie. Mieliśmy świetny czas jako zespół, naprawdę coś tam pokazaliśmy, przynajmniej w pierwszy dzień, potem było trochę gorzej, ale zabawy było. Mieliśmy ten taki swój jeden moment w życiu. Ja dawałem wywiad, ale też miałem przede wszystkim miałem super czas atakując tam i będąc naprawdę. Cały stres odpływa. Zobaczcie, pomimo, że nie wygraliśmy, nasza polska flaga zaistniała na głównym zdjęciu. Poznałem Dariana oczywiście też, jedną chyba z największych postaci, no i tych wszystkich prezenterów, co byli. I to tyle tej historii. Chciałem wam serdecznie podziękować za to, że nas wspieraliście, byliście tam, a dało się słyszeć o waszym dopingu za granicą. No i co? Być może do zobaczenia kiedyś tam w przyszłości. Na razie, pa, pa.